Czwartek, 9 listopada z Ewangelii Świętego Jana. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Dzisiaj w Kościele w całym świecie jest święto, rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Dzisiaj też w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus w świątyni jerozolimskiej, wchodząc do świątyni jerozolimskiej, dokonuje aktu oczyszczenia tej świątyni. Ten fragment pokazuje nam, że nie tylko moc i autorytet Jezusa, ale także przekazuje nam ważne przesłanie dotyczące ducha modlitwy, czystości serca i prawdziwej adoracji. Że Jezus nie tylko pokazuje to zewnętrzne, że trzeba oczyścić, ale poprzez ten akt zewnętrzny oczyszczenia pokazuje głębiej, pokazuje nasze serce. Gdy Jezus wszedł do świątyni, zauważył, że dziedziniec świątyni, on był podzielony na kilka krużganków, stał się miejscem handlu. No bo tak wyglądała wtedy mniej więcej świątynia w Jerozolimie. Przychodzili, kupowali, aby złożyć te dane zwierzęta, które kupią w ofierze. Stała się miejscem handlu, a kupcy handlowali tam bydłem, owcami, gołębiami. Dla wielu ludzi, którzy przychodzili do świątyni jerozolimskiej, było to czymś normalnym. Jednak Jezus troszeczkę inaczej zareagował. Zdenerwował się przy wejściu do świątyni, wypędził handlarzy ze świątyni, powywracał stoły bankierów. I zobaczmy, to, co Jezus zrobił, miało ogromne znaczenie. Oczyszczenie świątyni było dokonanym aktem zwrócenia uwagi na to, że świątynia, Dom Boży, ma być miejscem modlitwy, oddania czci Panu Bogu, a przede wszystkim spotkania z Panem Bogiem. Jezus usuwa to, co przysłaniało istotę świątyni i kultu. To, co przeszkadzało w tym, aby ukazać wielkość świątyni i miejsce jako spotkania z Bogiem. Jezus, kiedy czytamy dalej Ewangelię, w drugiej części możemy powiedzieć, mówi też o swoim ciele jako o świątyni, które zostanie zniszczone, ale w trzech dniach zostanie odbudowane. To przepowiednia do wydarzeń zmartwychwstania. Tych wydarzeń, które przyniosą człowiekowi nadzieję, głęboką wiarę. Moja świątynia, moje ciało zostanie zabite, zniszczone, ale w trzech dniach zostanie odbudowane, zmartwychwstane. I Ewangelia ukazuje nam bardzo ważny przekaz o duchu modlitwy też i adoracji. Nie chodzi tylko o to, gdzie i jak się modlimy, ale też o postawę serca. Modlitwa, adoracja powinny być zawsze wyrazem naszej, mojej, Twojej miłości i oddania się Panu Bogu. To ma być akt płynący z mojego serca. To ma być ogrom pragnienia mojego serca, a nie tylko formalność odhaczona, pomodliłem się.
Jezus zachęca nas, abyśmy rzeczywiście zrozumieli sens modlitwy, to pierw musimy oczyścić nasze serca. Pozbyć się wszystkiego, co przeszkadza nam w spotkaniu z Panem Bogiem. Jak to wyrzucimy z naszego serca, będziemy zawsze gotowi, to, co nam przeszkadza, wyrzucimy, będziemy zawsze gotowi na prawdziwą relację z Bogiem. I to jest dla nas też wyzwanie dzisiaj. Do tego, aby wyrzucić ze swojego życia to, co mnie ogranicza, zamyka przed tym aktem miłości, relacji z Bogiem. Moi kochani, niech moja, wasza, nasza modlitwa, niech nasza adoracja, jeśli mamy taką możliwość adorowania Chrystusa, będzie zawsze wyrazem pragnienia, wyrazem miłości, oddania się Panu Bogu. Niech nasze serca będą zawsze gotowe, otwarte na spotkanie z Bogiem. Niech będą zawsze otwarte na Jego słowo, na Jego naukę. Niech nasza wiara w Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, będzie dla nas źródłem nadziei, odnowy lepszego życia. Abyśmy jeszcze mocniej doświadczyli Boga. Może dzisiaj trzeba zrobić taki wieczorem rachunek sumienia i zastanowić się, zapytać się, co mnie ogranicza w tej mojej świątyni, którą jest serce, w relacji z Panem Bogiem. I wyrzucić, tak jak Jezus powyrzucał. Wyrzucić to ze swojego serca. Może moja pycha, mój egoizm, może moje zabieganie, brak czasu. Może moje lenistwo. Co mi przeszkadza? Co jest tym murem w tym moim sercu? W świątyni mojego serca. Przed spotkaniem z Panem Bogiem. Moi kochani, Bóg zapłać wam za waszą obecność, za komentarze. Ich jest naprawdę coraz więcej. Cieszy to serce. Za wasze lajki. Teraz na kanale ruszyły rekolekcje, oddanie 33, które przygotowują nas do zawierzenia, do uroczystości niepokalanej Matce Najświętszej, sercu Maryi. Uczestniczmy, dzielmy się tym, udostępniajmy dalej te materiały, abyśmy właśnie w tym naszym sercu mieli zawsze tylko Pana Boga, abyśmy w tym naszym sercu mieli zawsze Pana Jezusa, Matkę Najświętszą, którzy będą nas uczyli pięknego życia. Życia w świętości, bo ku niej zmierzamy. Nie pamiętam. Chyba nie błogosławiłem wam, więc serca wam jeszcze raz błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, to tyle treści. Gdzieś tam chce coś, każdy coś powiedzieć, chce coś powiedzieć więcej od siebie. I później to szybko gdzieś tam wylatuje z głowy, zapominam. Dobrze, będziemy uzupełniali, jeśli czegoś dzisiaj nie powiedziałem, w następnych odcinkach. Pozdrawiam was, z Panem Bogiem, szczęść Boże, do zobaczenia już jutro.